Do wyborów samorządowych pozostało jeszcze nieco ponad 3 tygodnie i kiedy politycy przeróżnych partii prześcigają się w organizowaniu spotkań w jednej, drugiej czy trzeciej miejscowości na terenie naszego kraju, Grzegorz Schetyna przynajmniej w poniedziałkowe przedpołudnie wybrał inny kierunek. Lider Platformy Obywatelskiej pojawił się w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Czego dotyczyło to spotkanie? Z oficjalnej agendy, jaką otrzymaliśmy od organizatorów tego spotkania, wynika, że spotkanie dotyczyło unijnego budżetu, współpracy polsko-niemieckiej, także tej po przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz sprawy gazociągu Nord Stream 2, która dzieli Polskę i Niemcy od wielu, wielu miesięcy. To jeśli chodzi o oficjalne informacje, ale z nieoficjalnych sygnałów wynika, że kwestie mogły także dotyczyć tego, jak współpracować przy takim, a nie innym rządzie, jaki panuje w Polsce. Możemy wywnioskować, że ten temat pojawił się podczas rozmów w Berlinie, choćby z listu otwartego, jaki Grzegorz Schetyna skierował do swoich followersów na Twitterze, bo właśnie tam lider Platformy Obywatelskiej zamieścił taki specjalny list, w którym również wyjaśniał to, dlaczego pojawił się w Berlinie. A pojawił się także dlatego, że nie podoba się to, co dzieje się w Polsce. PiS polexitu z Unii nie wyklucza. PiS na polexit ciężko pracuje. Przez awanturniczą politykę zagraniczną rządzących i upartyjnienie przez nich sądów zagrożone są miliardy unijnych środków potrzebnych Polakom. I Polska, i Europa są na rozdrożu. Rząd PiS, jak inne skrajne siły w Europie, pogłębia podziały, promuje model rządów bliski tureckiemu i rosyjskiemu, gra na rywalizację nacjonalizmów. To droga ku zgubie i Polski, i Europy. Jak można było się spodziewać, wizyta Grzegorza Schetyny w Berlinie podzieliła polski parlament i polskich parlamentarzystów no niemal na pół. Z jednej strony słychać głosy podziwu, głosy akceptacji i zachęty do kolejnych tego typu spotkań. Sugerowano, przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej sugerują, że tego spotkania są potrzebne, by polsko-niemiecka współpraca w ramach Unii Europejskiej odbywała się jak najlepiej, z jak największym skutkiem pozytywnym także dla naszego kraju. Z drugiej jednak przedstawiciele partii rządzącej, jak choćby Jan Maria Jackowski, przekonywali nas, że trzeba na całą sprawę spojrzeć w nieco szerszym kontekście, bardziej niekorzystnym dla obozu Platformy Obywatelskiej i całej koalicji, w której skład wchodzi i Platforma, i Nowoczesna właśnie. Grzegorz Schetyna dzisiaj w Berlinie. Dużo rozmów o Unii Europejskiej, dużo rozmów o przyszłości Europy i miejscu Polski w ramach wspólnoty. Dlaczego Grzegorz Schetyna pojawił się dzisiaj w Berlinie? No i jakich skutków oczekuje pan po tej wizycie? Dopytam jeszcze na jednym oddechu, czy Grzegorz Schetyna powinien też poruszyć temat Nord Stream 2 i tego, że to jest gazociąg i projekt polityczny no, szkodliwy dla naszej części Europy? Myślę, że nie ma w Koalicji Obywatelskiej, w Nowoczesnej sporu co do tego, że Nord Stream 2 to nie jest przedsięwzięcie, które jest z polskiego punktu widzenia pożądane. Mówimy o tym głośno, to jest tak, że to stanowi zagrożenie dla europejskiej integracji gazowej. Jest to oczywiście interes gospodarczy Niemiec, natomiast biorąc pod uwagę chociażby relacje z Ukrainą, ale też chociażby wzmacnianie w ten sposób Rosji, no to nie jest rzecz, na którą możemy patrzeć ze spokojem, więc myślę, że temat Nord Stream i naszych obiekcji, polskich obiekcji wobec Nord Stream się na pewno pojawi. Obawiają się Państwo takiego przeciwskutecznego scenariusza, w którym taka wizyta potraktowana by została złośliwie jako instrukcję z Berlina, jako sugestie od Angeli Merkel, jak obalić rząd tutaj w Polsce? Ja bym oczekiwał od polskiego rządu daleko idącego pragmatyzmu. Idą ciężkie czasy, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, musimy być na to przygotowani. Myślę, że to jest rzecz, którą dostrzega coraz więcej osób. Każdy w Europie, każde dziecko w Europie wie, że Donald Tusk nie został przewodniczącym Rady Europejskiej ze względu na swoją genialność, swoje wybitne zasługi, na swoją wielkość. Został, bo był wygodny dla Angeli Merkel i to był kapres Angeli Merkel, że akurat Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej. I to jest właśnie, pokazuje te mechanizmy, że widać, że kanclerz Angela Merkel i część elity w Berlinie uważa, że Platforma Obywatelska jest bardzo dobrym współpracownikiem dla realizacji tej wizji Europy i interesów niemieckich, które te elity chciałyby realizować. I w tym kontekście trzeba patrzeć na tę wizytę. A może to dobrze, panie senatorze, że Grzegorz Schetyna porozmawia ze swoją koleżanką z EPP, może nakłoni ją na przykład do zmiany stanowiska w sprawie Nord Stream 2, albo przynajmniej pokaże, że tutaj w tej sprawie i polski rząd, i polska opozycja mówią jednym głosem. No jeżeli Donald Tusk na klęczkach jest przed Angelą Merkel, to tym bardziej Grzegorz Schetyna moim zdaniem nie jest zdolny do tego, żeby w sposób twardy realizować polskie interesy w tych rozmowach. Jeszcze inny punkt widzenia zaproponował Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15, który wizytę Grzegorza Schetyny w Berlinie skomentował w charakterystyczny dla siebie sposób, nie przebierając w słowach.
Wie pan, to jest już tak już spowszedniało, że trudno mi to oceniać. Wielokrotnie mówiłem, że dla mnie skargi na Polskę przed jakąś międzynarodową społecznością, no to jest targowica, no to nie mam co do tego wątpliwości. Sprawy nasze powinniśmy załatwiać u siebie w domu. Teraz pod kulonym ogonem biegają na skargę do Niemców, Francuzów, Włochów i tak dalej. To jest obrzydliwe i kojarzy mi się też jak najbardziej z sytuacją taką, kiedy PZPR był pod skrzydłami Komitet Wierchuszki KPZR. Niezależnie od charakteru wizyty Grzegorza Schetyny w Berlinie i tego, jak oceniać rozmowy z Angelą Merkel, zapewne również o tym, co dzieje się w Polsce i jak temu przeciwdziałać, należy wspomnieć o tym, że dotychczasowe próby liderów opozycji, którzy szukali wsparcia poza granicami naszego kraju, przynosiły fiasko. Nie tylko fiasko polityczne, ale również to wizerunkowe, bo gdy spojrzeć na notowania polityków Platformy Obywatelskiej po kolejnych spotkaniach w Strasburgu, Brukseli czy wreszcie w Berlinie, można spodziewać się, że słupki poparcia dla Platformy Obywatelskiej nieco spadną. Czy tak się stanie i w tym przypadku? Spodziewamy się efektów w najbliższych tygodniach. Na razie wiemy tylko tyle i aż tyle, że Grzegorz Schetyna z Angelą Merkel rozmawiał. Czy to przełoży się na jakiekolwiek korzyści dla Polski, dla Platformy Obywatelskiej, a może dla rządu Prawa i Sprawiedliwości? O tym przekonamy się wkrótce. Dla Telewizji w Polsce.pl Marcin Fijołek.